Słowo Boże wyraźnie naucza, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Niestety są ludzie, którzy nawet używając wyrwanych fragmentów Pisma Świętego, próbują udowadniać, że Jezus Chrystus nie mówił prawdy, gdy powiedział: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jest to oczywiście stara diabelska technika. Gdy diabeł przyszedł do Ewy, to powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I tak samo dzisiaj ci zwodziciele, którzy nie chcą uznać prawdziwości słów Pana Jezusa Chrystusa, mówią, czy rzeczywiście Jezus Chrystus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Nie wierz takim zwodzicielom. Jednym z takich miejsc, którego używają te diabelskie sługi, jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 1 i 2 werset, który oni złośliwie przekręcają. Przeczytam, jak jest napisane w Biblii. A oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiadałem, którąście też przyjęli i w której stoicie, przez którą też zbawienia dostępujecie, jeśli pamiętacie tak, jak wam opowiedziałem, chyba żeście na próżno uwierzyli. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 1 do 2 wersetu. Ponadto, bracia, ogłaszam wam Ewangelię, którą wam głosiłem, którą również przyjęliście i w której trwacie, przez którą również jesteście zbawieni, jeśli będziecie pamiętać to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. I ci zwodziciele przyjęli atakować Słowo Boże, twierdząc, że jeśli ktoś nie trzyma się mocno prawdy Ewangelii, utraci zbawienie. W tym rozdziale apostoł Paweł musiał cofnąć się i ogłosić pierwsze zasady Ewangelii Koryntianom, ponieważ niektórzy z nich porzucili jeden z wielkich kamieni węgielnych wiary chrześcijańskiej, to znaczy zmartwychwstanie. Zapewnił ich, że ci, którzy naprawdę przyjęli Ewangelię, zostali zbawieni. Ale, jak dodał, jeśli będziecie zachowywać w pamięci to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. To było dla sumienia tych, którzy byli wśród nich zwykłymi wyznawcami, którzy najwyraźniej porzucili prawdę o zmartwychwstaniu. Zachowaj w pamięci powinno być tłumaczone jako trzymaj się mocno. Mocne trzymanie się prawdy Ewangelii dowodzi prawdziwości wiary danej osoby. I tutaj jest prawdziwy wierzący, który będzie mocno się trzymał postaw Ewangelii, ale też tutaj jest zwykły wyznawca, który może tego nie robić. Rezygnacja z czegoś tak fundamentalnego, jak kwestia zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, stawia pod znakiem zapytania, czy taka osoba jest zbawiona. Apostoł Paweł miał na myśli to, że ten, kto majstruje przy podstawach Ewangelii, odcina grunt pod swoimi stopami, na którym, jak twierdzi, stoi. W pewnym sensie Paweł apostoł mówił, czy na pewno chcesz to zrobić, ponieważ taka rzecz tylko dowodzi, że nigdy nie byłeś zbawiony. Chrześcijanin może w niektórych kwestiach popaść w ułomność i wyrzec się czegoś, co kiedyś posiadał. Być może zmieni nawet swój pogląd na to, jak chrześcijanie powinni spotykać się razem na zgromadzeniach i posłudze Słowa Bożego, albo na temat osobistych ćwiczeń dotyczących oddzielenia od świata, ale nie zrezygnuje z kamieni węgielnych wiary. Tylko apostata by to zrobił. Nie jest więc powiedziane, że jeśli ktoś nie trzyma się mocno prawdy Ewangelii, utraci zbawienie, ale jeśli ktoś nie trzyma się mocno postaw Ewangelii, to dlatego, że nigdy nie został zbawiony w pierwszym rzędzie. I
Jeśli zmartwychwstanie było tylko mitem, to wiara Koryntian była próżna, ponieważ wszystko, co rzekomo otrzymali w chrześcijaństwie, opierało się na niej. Wierzyć w coś na próżno, to wierzyć w coś, co nie jest prawdą.